Zespół Modlicanie powstał w 1961 roku, ale jego korzenie sięgają 1948 roku, kiedy to Józef Lachner przy Szkole Podstawowej w Modlicy, Świetlicy Wiejskiej, powołuje zespół ludowy, zespół z ramienia Wici, gdzie skupia w swoich szeregach młodzież wiejską z Modlnicy. Dzieci śpiewają, a właściwie młodzież śpiewa piosenki ludowe zebrane przez Józefa Lachnera. Następną taką ważną datą jest rok 1990 do 2000 roku, gdzie zespół nosi nazwę Sąsiadeczki. W 1990 roku umiera Józef Lachner i jego miejsce zajmuje Stanisław Górak. Jestem instruktorem muzycznym od 1991 roku. Podjąłem tę pracę tutaj w Modlicy. Najpierw z Sąsiadeckami, później dołączyli do zespołu panowie ze Straży Pożarnej i dlatego nazwa musiała być zmieniona na Modlicanie. Obecny zespół skupia w sobie 28 członków. Do dzisiejszego dnia w zespole również są ci sami członkowie, którzy przed 50 laty założyli sam zespół Modlicanie. Obecnie zespół przygotowuje występy na jubileusze, rocznice, przedstawienia. Również zajmuje się tworzeniem teatru satyry i humoru. Występujemy na scenach krakowskich, a także i na terenie gminy Wielka Wieś. Jestem członkiem zespołu Modlicanie. Właśnie przed chwilą odbył się występ naszego zespołu dla hotelu Margherita. Przygotowujemy się też do występów na Dni Lachnerowskie, które odbędą się w pierwszy weekend czerwca. Będzie to występ zespołów regionalnych, około 9. My jako goście też występujemy i zapraszamy oczywiście na ten występ bardzo serdecznie wszystkich. Zespół na swoim koncie ma bardzo dużo nagród i wyróżnień w wszelkich konkursach i przeglądach folklorystycznych. Jest częstym gościem rynku krakowskiego. Jestem członkinią zespołu. Spotykamy się raz w tygodniu z całym zespołem. Oprócz tego z młodzieżą mamy nabytek nowy. Cieszymy się, że mamy gdzie się spotykać, mamy ładną remizę. Przyjemnie spędzamy czas, a oczywiście jeżeli nas ktoś zaprosi, to jesteśmy chętni wystąpić z naszymi piosenkami, które przekazał nam pan Józef Lachner. Pieśni zebrał mój poprzednik, będąc tutaj kierownikiem szkoły i również nauczycielem muzyki. Interesował się tym i zbierał od mieszkańców okolicznych wsi. Są one zebrane w takim śpiewniku. To jeszcze współpracował wtedy też z Teatrem Regionalnym i panem Płatkiem. No i dzięki temu my, bazując na tym dorobku, możemy go wykonywać i rozszerzać. Przygrywam na akordeonie, w tej chwili z grupą, czyli z kapelą, z kolegą Kazimierzem i koleżanką Justyną.